Witam Was bardzo serdecznie w nowym vlogu. Jest troszeczkę ciemnawo, bo jestem w samochodzie, stanęłam sobie w cieniu. Ale słuchajcie, mamy już jesień i taką bardzo fajną, śmieszną jesień, ponieważ już mam taką cieplejszą kurtkę, kożuszek, a jednocześnie jeszcze okulary, bo mnie bardzo słońce razi. I tak fajnie czuć tą jesień w powietrzu, ale jak wyszłam z domu, to panowie kosili przed blokiem moim trawę. I taki zapach trawy, taki zapach lata był, a jednocześnie taka temperatura jesienna i taki wiaterek jesienny i ogólnie jesień. Ja właśnie wzięłam sobie na szybko z domu taki Actimel. Uwielbiam takie Actimelki małe do wypicia. Kolejny na szybko dał mi, bo był w sklepie, dał mi takie ponczusie i muszę to wszystko szybko zjeść, bo jestem strasznie głodna. Zawsze jem tak około 3-4 godziny po przebudzeniu i tak normalnie po prostu po tych 3-4 godzinach mam ochotę zjeść, ale bez żadnego jakiegoś takiego mega głodu. A dzisiaj po prostu wstałam i od samego początku czułam głód, a nie miałam kiedy, nie miałam jak usiąść do śniadania niestety. Wiem, że to jest niezdrowe, niefajne, no nie zjeść śniadania, ale niestety no tak jakoś wyszło po prostu. Czasami się człowiek ze wszystkim nie wyrabia. Także dzisiaj zaczynamy ten dzień od Actimelka i ponczusia. Dajcie znać, czy lubicie śniadanie na słodko, czy na słono. Bo ja różnie, ja lubię tak i tak. A jak czasami mam taki zwyczaj z moją przyjaciółką, że o bardzo rzadko, ale zdarza nam się kilka razy do roku, żeby się spotkać, chociaż staramy się, żeby to było kilka razy do roku, ale nam nie wychodzi, no niestety, ale staramy się od czasu do czasu spotkać na śniadanko gdzieś w jakiejś restauracji rano i często wybieramy takie restauracje, gdzie jest słodkie śniadanie i słone i ona od razu wie, co chce zjeść, a ja myślę, czy na słono, czy na słodko, czy może jakiś rogalik pistacjowy, czy może jajeczniczka, zawsze mam dylemat, bo po prostu lubię takie i takie śniadania. Także otwieram sobie Actimelka i zaczynam ten dzień. Ale słońce świeci. Byliśmy w Rossmanie, mało co widać. Natanek kupił sobie popita jakiegoś. Otworzyć ci teraz? Ananas. Proszę bardzo. Ja kupiłam sobie, słuchajcie, taki ręcznik duży, większy. Mam nadzieję, że on jest większy do włosów. Większy niż mam. Mam nadzieję, że właśnie taki będzie. Picie. Kupiłam sobie pierwszy raz akurat ten peeling raczej. Kokos z jaja. Peeling kokosowy do ciała. Taki, o, proszę bardzo. I mój ulubiony... Zawsze go muszę mieć pod prysznicem do włosów, szampon. Ja biegam, testuję, oglądam wiele szamponów, ale zawsze wracam do tego. Także takie małe zakupy. Ogólnie zawsze jak... tutaj nic nie widać, bo tak słońce zaraz dziwnie świeci. Ale zawsze jak nagrywam w samochodzie i mam tak, żeby mnie było lepiej widać, to mam na półce samochodu aparat postawiony. On jest taki duży. I zazwyczaj wtedy, akurat teraz byłam na parkingu, jestem na parkingu i ludzie tak idą i się patrzą, a niektórzy nawet potrafią stanąć naprzeciwko mnie i patrzeć się, co ja takiego dziwnego robię. Także dla ludzi cały czas jest dziwne to, że ludzie gadają do aparatu, gadają do telefonu. Mega, mega, mega to ludzi bardzo dziwi. O Boże. Słuchajcie, najgorzej dostać przesyłkę, w sensie włożona przesyłka do najwyższej półki jeszcze do samego końca. Po prostu nie mogłam jej dosięgnąć. No ale takie życie. Niestety. Mam tutaj, słuchajcie, zgrzewkę wody i za każdym razem
jak muszę tą skrzepkę wody wnieść na górę, to mi się robi niedobrze. Chodzi mi o to, że po prostu mam blok dwupiętrowy chyba. Nie ma windy po prostu. I światło mi zgasło. I po prostu nie mamy windy. I muszę sobie radzić właśnie w taki sposób. Natanek sobie zażyczył Hot Wheelsa samochodzik, który zmienia kolor pod wpływem ciepła i zimna. W sensie ja chyba... Zażyczyłem! Zaraz ci pokażemy Lego. I teraz zobaczymy, czy się zmieni, jak zimną wodę nalejemy na niego, czy nie. Hot Wheelsa schowałam do zamrażarnika. Zobaczymy, czy... Ale to musi chwilę Natanek poleżeć tam. Bo jak Karol miał takie małe kiedyś, no to do zamrażarnika wsadzaliśmy. I jeszcze... Lego, tak? Lego, jakaś rafa, także zobaczymy, bo Natanek uwielbia teraz też układać Lego, więc taki do Hot Wheelsa mu dołożyłam, taki mały jeszcze, takie małe pudełeczko Hot Wheelsa, Hot Wheelsa Minecrafta z właśnie Lego Minecraft, zobaczymy, czy mu się uda ułożyć. Zmienił się na błękitny kolor, ale po polaniu go gorącą wodą. Mega późno, ale która jest godzina? Jedzenie powinno przyjść na 23, ale przyszło wcześniej. Mamy taki sosik z ryżem, ale gorące. I taki makaron gruby. I zaraz zrobimy herbatkę.